Kilkanaście minut po zwycięstwie Anwilu z Polonią Azbut Warszawa. Obok mnie tym razem jest rozgrywający naszej drużyny Krzysztof Szubarga. Panie Krzysztofie, no wspomniałem o tym też trenerowi Grysiukowi, a teraz mówię, no 6-0, czyli szóstka w totka trafiona. Jak długo taka passa może potrwać? No miejmy nadzieję, że jak najdłużej. No, na pewno do każdego spotkania przygotowujemy się bardzo, bardzo dobrze i cieszy te 6 zwycięstw z rzędu. Na pewno byśmy chcieli, żeby to się nie skończyło i będziemy robili wszystko, żeby tak było. To teraz już może tutaj o tym meczu dwa słowa. Prowadziliście od początku, potem troszeczkę was to uspokoiło, taka się lekko senna atmosfera zrobiła i Polonia też miała swoje, no może nie 5, ale tak 2 minutki, bo was troszeczkę doszli. No jednak pokazaliście im chyba dzisiaj, że to jest drużyna, no dużo słabsza. Myślę, że nasze wcześniejsze spotkania, gdzie prowadziliśmy dużą ilością punktów i zespoły nas dochodziły i nawet wygrywały. Dzisiaj tego błędu nie popełniliśmy. Oczywiście Polonia doszła na kilka punktów, ale nie popełniliśmy takiego błędu jak wcześniej i w wcześniejszych spotkaniach, gdzie po prostu drużyny, tak jak wcześniej powiedziałem, nas dochodziły i ten. I to już jest jakiś progres i na pewno nie można tracić takiej przewagi, trzeba kontrolować spotkanie do końca. Teraz co do gry Krzysztofa Szubargi. Po meczu ze Sportino troszeczkę pojawiło się takich głosów, że za mało pod kosz, że Krzysztof Szubarga zbyt jednostajnie. Z Koszalinem było inaczej i dzisiaj też już ten bilans, ta gra była bardziej zbilansowana. Czy teraz będziecie bardziej wykorzystywać Dana, który miał ponoć jakieś problemy zdrowotne, już ma je za sobą, i Sullivana? Myślę, że każde spotkanie jest inne i czasami gramy, można powiedzieć, więcej obwodem, czasami więcej pod kosz. Na pewno w zależności od spotkania będziemy starali się wykorzystywać na najsłabsze punkty przeciwnika i tam punktować. Dzisiaj więcej grał Mike Trimboli, zatem więcej też odpoczywał Krzysztof Szubarga. To chyba fizycznie taka mała ulga po tym dzisiejszym meczu, bo już nie 40-38, ale chyba tam koło 30 minut. No tak, Mike dzisiaj grał, wygraliśmy, bardzo, bardzo cieszy, że jednak może grać i może pomóc drużynie. Dziękuję bardzo. Dzięki.